Cześć moi kochani, jak widzicie na moim kanale coraz więcej różnych decków, różnych walk, pokazów się pokazuje. Za co dziękuję bardzo serdecznie graczom, którzy się do mnie odzywają. Gracze, którzy nas promują na świecie i bardzo dobrze, bo jesteśmy zauważani. Feedback jest niezły, więc tak dalej trzymajcie. No i to też głównie dzięki Wam się tutaj rozwijamy. Ja też postaram się to ciągnąć tak daleko jak się da, chociażby na pewno do końca roku, a później będziemy myśleć. Dobra, prosiliście ostatnio dosyć często w komentarzach o jakieś spellbite, o inne deki. Prosiliście też o pokazy chociażby Tytonia. Mam aktualnie 3 graczy i dzisiaj pokażemy Tytonia. Nie będę zdradzał kolejnych graczy i kolejnych deków, ale dzisiaj pokażemy X-Bowa. Najlepszego X-Bowa chyba w Polsce, tak mogę powiedzieć ja osobiście na obecną chwilę. I chyba najlepszy X-Bow przez pewien czas na świecie, bo Tytoń był pierwszy i to jest dobrze, bo promuje Polskę promuje na świecie. Był pierwszy, był zauważalny, pokazał się tam przez chwilę i oby wrócił z powrotem na tą topkę. Więc dzisiaj jego waleczki, ale walki są bellissimo, chyba tak to się mówi po włosku jakoś tak? No nieważne, cudowne są walki. Następnych graczy i tych graczy, których pozywałem, też były piękne. Zaczynamy odcineczek. No i tutaj już mamy pierwszą waleczkę. Tutaj będzie X-Bow kontra X-Bow, czyli mamy sprawdzenie tutaj, jak sobie radzi z X-Bowem właśnie jako przeciwnikiem. Tytoń, zobaczmy, tutaj już X-Bow wystawiony na początek od razu i tu już stargetowany na wieży, ale pojawia się X-Bow przeciwnika, tutaj już zastawia się Ice Golemba bardzo ładnie, tutaj jeszcze Archerki będą objeć, jest Dziadek Mróz, Ice Spirit, tutaj jeszcze chwilę to wszystko wstrzymuje. No i teraz X-Bow przeciwnika jest stargetowany, teraz zobaczymy, jak tutaj sobie będzie powoli Fireballem, tutaj rozbił to. Jeszcze ładnie szkieletkami, odwrócił uwagę, no i na razie tutaj 500 damage'u więcej zdobył Tytoń, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Nagrywałem sobie na telefonie w pracy te walki na nocce, ale żeby ich nie stracić, ale udało mi się teraz po nockach, jest czas, żeby to wszystko nagrać. Więc zobaczmy, jest już tutaj X-Bow załadowanym, będzie Tesla, Ice Golem, też Ice Golem po stronie przeciwnika. No tutaj ładnie ta Tesla wali i ten X-Bow tutaj przeciwnika już padł. Ta złota Tesla fana jest. No X-Bow już tutaj stargetowany zaraz będzie. Nie, jeszcze szkieletonki, tutaj rakieta leci. Udaje się coś tam obić tą wieżę. No ale przeciwnik nie miał wyjścia, musiał tutaj wystrzelić rakietą. Ice Spirit. Tutaj w tych dekach właśnie jest, to fajnie jest, ten Ice Spirit tutaj odgrywa też bardzo dużą rolę. Właśnie żeby kąsać tą wieżę. Zobaczmy tutaj w ogóle tak. Przeciwnik Tytonia ma właśnie rakietę w deku. Chyba rakieta najczęściej spotykana jest. Tutaj jak widzicie Tytoń ma Fireballa, którego teraz używa. Jeszcze Tesla pięknie. No i tutaj Tytoń sobie ładnie bardzo w obronie radzi. Jak na razie jest 50 damage, 50% więcej ma stracony przeciwnik Tytonia. Jest, już leci kolejna rakieta, ale teraz na wieżę tutaj przeciwnik próbuje teraz troszeczkę rakietami, bo inaczej sobie tutaj nie może poradzić samym X-Bowem. Teraz kolejny X-Bow tutaj już wystawiony, drugi X-Bow jest w obronie, więc tutaj będzie ładnie to wszystko teraz próbował. Jest rakieta, są archerki. A tutaj przeciwnik rakietę musiał zużyć na X-Bowa. Zobaczymy, za chwilkę będzie tutaj Tytoń już stawiał kolejnego X-Bowa. Dziadek Mróz tutaj już podąża, zaraz jest Fireball. Ładnie, ładnie tutaj, 2 X-Bowy, kolejna rakieta, czy będzie chwilka? Coś tam parę HP na wieży spadło. Lock, Fireball, 2 Fireballe są potrzebne. Nie, jeden, może 2. Lock, no i tutaj pięknie Tesla znowu tego X-Bowa ubija, jest Ice Golem, odwraca uwagę, jest Fireball, 104 HP. Bardzo ładnie, lock. I mamy po walce. Piękna, piękna waleczka. Tutaj Tytoń bardzo ładnie zmusił przeciwnika do tych rakiet na X-Bowy, ale z drugiej strony ładnie tutaj ta obrona była tą Teslą. No coś pięknego. Tą waleczkę chyba dedykuję jednemu z moich klanowiczów.
panu Trawecce. Miałem przez chwilkę, chyba coś się działo. Coś się działo u mnie chyba w domu, bo chyba ktoś listonosz chodził, roznosił listy. Dobra, zobaczmy, co tutaj się będzie dalej działo. Już i tytoń X byłem wystawiony. I tak jak mówiłem, to chyba dedykuję tą waleczkę Traweczce z mojego klanu, bo on ciągle ostatnio trafia chyba na Hogridera i nie potrafi wygrać dla tego Hogridera. Albo tak tylko udaje. No dobra, ale skupmy się na tym, co tutaj się dzieje. Hogrider, Tesla tutaj już powoli to wszystko próbuje zatrzymać. Egze, do tego jeszcze rakieta. No tutaj dosyć fajny deck u przeciwnika. Rakieta, Hog, Egze, Tornado. Na pewno wielu z was już tutaj, jak widzi Tornado i Egze, to mówi, co za noob. Bo wielu z was nie lubi właśnie tego połączenia. Tutaj tytoń z drugiej strony stargetowany. Próbuje. Rakieta leci od przeciwnika. No, zobaczmy, jak tutaj będzie sobie tytoń radził. Na razie nie jest źle. Ale będzie mu chyba tutaj ciężko. Zobaczmy, na razie powoli, powoli takie przygotowanie. Tutaj jest już X-Bow wystawiony. Są jeszcze szkieletki. Egze tutaj niestety się pojawia i z golem. Tu ładnie za chwilę chyba będzie zmuszony przeciwnik do rakiety. Jest Tesla. Tutaj jeszcze wystawiona tak Tesla. Bo się pomyliło z Inferno Towerem. I teraz czy ten X-Bow tak ładnie skupiony już na wieży. Tutaj troszeczkę za późno wyszła ta Valkyria, ale bardzo ładnie. Archerki jeszcze tutaj z tyłu, Egze się pojawia, ale duży damage idzie na wieżę przeciwnika. Ładnie te archerki tutaj jeszcze ochraniane przez te szkieletki, żeby te Egze tutaj ich od razu nie zdjęło. Leci Hogrider, ale tutaj ta Tesla sobie poradzi. Bardzo ładnie, 2000 HP zostało do zbicia. Tutaj szkieletki, gobliny rozproszone, jest Valkyria. Już wystawiona z środka, żeby skupiała na siebie ewentualnego X-Bowa. Jest już X-Bow wystawiony, Egze idzie z prawej strony, rakieta niestety tutaj, ale parę HP damage'u tutaj poleci. Przy okazji tutaj wybroni zaraz Tesla. Zostanie wystawiona, ładnie. Ładnie, ładnie, nie pozwala tutaj tytoń za dużo przeciwnikowi, nie dopuszcza go do wieży za bardzo. Jest już X-Boy, ale pojawia się Valkyria. Zobaczymy, jak teraz to będzie rozwijać się tutaj archerki, Egze się pojawia, żeby te archerki zdjąć. A i ten Fireball tutaj, no i co teraz zrobi? Jest X-Boy, niestety przeciwnik zmuszony do wystawienia Hogridera z drugiej strony. Ten X-Bow stargetuje się, nie tutaj, przeciwnik robi co może, spami, żeby nie pozwolić temu X-Bowowi się stargetować, ale teraz troszeczkę ta Valkyria, dosłownie ułamek sekundy za późno, idzie tutaj Fireball i pięknie tytoń to wygrywa. Kolejna waleczka, bardzo piękny pokaz umiejętności X-Bowa. No i lecimy z ostatnią walką. Tutaj chyba ta walka była najciekawsza z tego, co podglądałem w pracy na nagrywce. Ta walka chyba tutaj będzie najciekawsza, więc oglądajmy. Jak widzicie, przeciwnik ma wiedźmę i balona. Już X-Bow wystawiony. Lumberjack, balon. No tutaj będzie się działo. Trzeba będzie na tego balona tutaj nieźle grać. Archerki sobie tutaj poradzą z balonem. No i pierwsze koty za płot. Teraz już tytoń już tam w głowie kombinuje, jak ustawić się pod przeciwnika, jak skopać mu dupę, jak to wszystko rozegrać, żeby wygrać. No oglądajmy, bo ta walka naprawdę dosyć ciekawa. Ice Spirity. X-Bow już tutaj wystawiony, Śnieżka się pojawia. Ice Golem tutaj odwraca uwagę, ale pojawia się również już balon. Za chwilę archerki się na pewno pojawią, Tesla jest... Bardzo ładnie. No niestety będzie damage na wieży tytonia. No tu będzie naprawdę ciężko, tu będzie to wszystko rozgrywać. Ale oglądajcie do końca, bo naprawdę waleczka godna uwagi.
Na razie tak jeszcze delikatnie. To już Ice Spirity ruszają, bacy. Pojawia się ten śnieżna kula. Jest już kolejny X-Bow, no ale tutaj X-Golem odwraca uwagę. Poleciała beczka. Są szkieletonki, pojawia się wiedźma. No wiedźma w tej mecie jest niesamowita. Też o niej nagram niebawem odcinek. Jest Lumberjack za chwilę, jeszcze tutaj nie ma eliksiru, żeby dorzucić na balona, więc tutaj ładnie odwraca uwagę. Są archerki, tutaj tego Lumberjacka będą ubijać, niestety podchodzi pod wieżę na 2, 3, 4. No i dosyć mocno tutaj obija wieżę. X-Bow teraz będzie wystawiony w obronie i to głęboko przy Kingu, żeby nie miał możliwości balon tam dole, żeby dolecieć. Tutaj już Fireball, żeby tą łyczkę troszeczkę zdjąć. Jeszcze tutaj logiem będzie to wszystko robione, czyszczone. Balon już dorzucony. Jest Tesla, tutaj rozbija to wszystko, pojawiają się archerki, bardzo ładnie to tutaj ten rozegra. Kolejny X-Bow dorzucony jest, X-Bow różni wierzy w obronie, no i ten X-Bow teraz targetował się. Bardzo dobrze tutaj teraz to wszystko poszło, archerki, ale idzie kolejny balon. Idą mocne obrażenia. I balon teraz tutaj ładnie odwrócona uwaga. No oglądajcie, bo walka jest naprawdę przednia. Dobrze, ta Tesla się schowała, uniknęła obrażeń, ale pojawia się już wiedźma. Jest Ice Golem tutaj jeszcze. Są marcherki, jest beczka. Wybronione to. Kolejny X-Bow dosyć głęboko schowany w obronie. Ice Golem, tutaj już jest balon, jest Tesla. Czy się pojawią marcherki? Tak, pojawiły się marcherki, ale ten balon... Ice Spirit tutaj uratował, jest X-Bow wystawiony, czy się uda? Nie, jeszcze nie teraz, nie ten moment. Balon znowu dorzucony. Jest Tesla, ładnie odwraca uwagę od X-Bowa. Ten X-Bow tutaj jeszcze dużo psuje. No, znowu bardzo ładna obrona, 1500-1452 HP, to niech zostało do zbicia. No, oglądajcie, bo walka naprawdę tutaj, jak widzicie, jest piękna. Za chwilę znowu będzie pewnie taki X-Bow w obronie. Bardzo dobre to jest zagranie, ten X-Bow głęboko schowany. Już idzie Ice Golem, idzie Lumberjack, tu archerki, Ice Golem odwraca tytonia uwagę, bacy. Na razie jeszcze czeka tutaj tytoń z wystawieniem X-Bowa. Próbuje coś wymyślić, żeby przeciwnik zużył karty, które mu blokowały dostęp. Na wieżę tutaj śnieżna kula, delikatnie. Tesla, dwie Tesla tutaj już wystawione. Teraz balon z Lumberjackiem na lewą stronę tutaj idzie, X-Bow wystawiony na prawą stronę. To jest teraz tutaj szansa, żeby to ugrać. Co marcherki z tyłu za King, princeską, za wieżą. No i teraz tutaj Mai jest jeszcze Fireball, musiałby iść mocno. Tutaj tytoń, bo naprawdę przeciwnik sobie tutaj jest targetowany. X-Bow bardzo ładnie, ale na chwilę tylko. No tytoń tutaj teraz dosyć mocno obity, dwie wieże, 621 HP, 930, ale już pojawia się X-Bow. No i zobaczmy, oglądajmy. Ice Golem, balon, na lewą stronę jest Tesla. Za chwilę się pojawią na pewno archerki, jeszcze tutaj Lumberjack, Fireball. Bardzo ładnie tutaj to wszystko rozegrał. 540 HP, X-Bow stargetowany i to już jest po walce. No jak zobaczyć, 40 sekund do końca dogrywki. No pięknie sobie tutaj tytoń radzi. A jak wam mówiłem, fajne waleczki, opłacało się oglądać do końca, mam nadzieję. Zostawcie łapeczkę, piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście następnego zobaczyć lub jaki deck byście chcieli zobaczyć następny. Ja już mam dwóch kolejnych graczy, którzy przedstawią swoje deki na arenie, też top rankingu na globalu oraz z Grand Challenge'u, więc... Zostawcie suba, żeby nie przegapić właśnie takich kolejnych momentów. Dziękuję wam za to, że jesteście mega jesteście super publicznością. Trzymajcie się, do następnego.